Cześć! Jestem Kasia i lubię działać, a to jest kanał Kasia Działa, w którym od ponad 2 lat przemycam dla Was wiedzę dotyczącą niepełnosprawności. Po co to robię? Po to, aby każdy wiedział o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego życia. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o seksie osób z niepełnosprawnościami. Ale jak wiadomo, każda niepełnosprawność może rządzić się swoimi prawami. Dlatego dzisiaj chcę Wam opowiedzieć m.in. o seksie osób poruszających się na wózkach. Zapraszam! Na początku powinniście wiedzieć, że osoby, które poruszają się na wózkach, mogą też chodzić. Co oznacza, że nie każda osoba, która porusza się na wózku, jest paraliżowana od pasa w dół. Przygotowując materiał do tego odcinka, najczęściej napotykałam na pytania, czy mężczyzna, który jest paraliżowany od pasa w dół, może mieć erekcję. Czy mężczyzna, który porusza się na wózku, może mieć erekcję? Odpowiedź na oba pytania jest jedna. To zależy, to kwestia indywidualna. A czy osoby poruszające się na wózkach po uszkodzeniu np. rdzenia kręgowego mogą odczuwać przyjemność podczas seksu? I odpowiedź na to pytanie jest taka sama jak na te 2 poprzednie, czyli to indywidualna kwestia. Są osoby, którym po uszkodzeniu rdzenia kręgowego te funkcje pozostały, a są osoby, które muszą się wspierać na przykład gadżetami, jak wibrator medyczny, pierścienie uciskowe czy nakładki. Innym sposobem na wzbudzenie popędu seksualnego mogą być kremy, zastrzyki albo tabletki. Jeżeli chodzi o kobiety po urazach, to one nie tak często potrzebują tabletek, co po prostu pobudzenia stref erogennych. A skoro jesteśmy przy strefach erogennych, to jest kolejny przykład na to, że mogą ludzie czuć przyjemność z seksu. I takimi strefami erogennymi są uszy, szyja, sutki, a w niektórych przypadkach nawet kolana. Oglądaliście kiedyś film Nietykalni, który zyskał ogromną popularność na świecie? Jeden z głównych bohaterów był sparaliżowany od szyi w dół. I u niego strefą erogenną właśnie były uszy. Kto nie oglądał, niech nadrabia zaległości. Wakacje tuż, tuż, więc myślę, że macie trochę luzu i możecie poświęcić czas na obejrzenie tego filmu. Inny film, który bardzo Wam polecam do obejrzenia, to Sesje. A o nim mówiłam jeden z pierwszych odcinków, który powstał na tym kanale. Link śmiga gdzieś tu teraz nad moją głową. Kobiety poruszające się na wózkach mogą, ale nie muszą podczas penetracji waginy odczuwać dyskomfort, ból. Może to być spowodowane infekcją pęcherza moczowego, podrażnieniami, skurczami. I tutaj pomocny może się okazać wibrator. A najlepiej skonsultować się ze specjalistami, takim jak ginekolog, seksuolog. Są osoby, które poruszając się na wózku korzystają z cewnika. No i właśnie, jak tutaj to wszystko dograć? Cewnik i seks. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia cewnika, a chce się po prostu ten seks uprawiać, to należałoby go przykleić taśmą albo ułożyć w taki sposób, aby go nie uszkodzić i aby nie przeszkadzał on podczas stosunku. Na koniec pomyślmy sobie, a co z kobietami albo mężczyznami, którzy mają łamliwość kości? Czy oni mogą uprawiać seks, skoro ich kości są łatwe, poddatne na złamania? Szukałam informacji na ten temat i znalazłam przykład kobiety, Julii Fernandez, która mając łamliwość kości uprawiała seks. Jest brytyjską modelką, aktorką, a o swoim życiu seksualnym podzieliła się w wywiadzie w jednej gazecie, w którym powiedziała, że swoją inicjację seksualną rozpoczęła w wieku 17 lat i jej pełnosprawny partner podczas stosunku seksualnego nie zrobił jej krzywdy, nic jej się nie złamało. Jeśli dotarliście do końca tego momentu, już końca odcinka, to bardzo Was proszę, abyście w opisie wrzucili hasło doszedłem, doszłam.
Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i oglądacie moje odcinki, a jeżeli uważacie, że ten odcinek jest ciekawy i inne osoby też powinny go obejrzeć, to bardzo Was proszę, udostępnijcie je w swoich mediach społecznościowych, ok? Bardzo Wam za to już teraz dziękuję. Ja bardzo się cieszę, że z tygodnia na tydzień liczba subskrybentów się powiększa, bo jest to dla mnie taki wyraz podziękowania za pracę i czas, który poświęcam na przygotowanie i zrobienie tych odcinków. Bardzo Wam za to dziękuję. A jeżeli jeszcze nie dałeś suba, to bardzo Cię teraz zachęcam do tego, żebyś to zrobił, zrobiła. Widzimy się za 2 tygodnie, już w drugiej połowie tego roku, 1 lipca, poruszę bardzo ważny temat, o którym wiele osób milczy, a mianowicie seks osób z niepełnosprawnością intelektualną. To widzimy się za 2 tygodnie o 20:00. Cześć!